pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w Hiszpanii w oczy, ale taka pierwsza, taka od razu, to jest, to są palmy. Wszędzie widzę palmy. Znaczy tak, tutaj z tej strony jest jeszcze w sumie nawet mało palm, zaraz wam pokażę z drugiej strony, ale tu już od razu widać wszystkie drogi udekorowane palmami. W porcie tutaj palmy. Tam dalej, kurde, no jakość jest słaba, ale pełno palm, a z drugiej strony, tam na górze, same palmy. Palmy, palmy, palmy. O, to mi się zaczyna podobać, Barcelona mi się zaczyna już nawet ze statku podobać. Fajnie. Druga rzecz, która od razu też wrzuca się w oczy, to nowoczesność budynków? Nie wiem, jak to powiedzieć, ale tu już widać, że są te budynki takie bardziej zaawansowane. Jest tu jakiś taki, kurczę, chodnik na chodnik w powietrzu, wejście, to wejście, zejście na statek, wszystko jest takie zaawansowane. Tam sobie ludzie pod dachem chodzą. Tutaj piękny wiadukt. Piękny wiadukt. Asfalt ładnie, równiutko wylany, autobusy poustawiane, pasy namalowane, auta stoją. No, jest to ewidentna różnica, patrząc na Włochy, stare Włochy, gdzie tam dopiero coś remontują, gdzieś coś dopiero zaczynają, a tutaj już to wszystko jest i jest to takie, no, fajne na poziomie. Duże budynki, wieżowce, no dużo, no, Barcelona, o, Barcelona, te poprzednie porty, to jest to kilka lat do przodu, albo 10. Nawet w porcie miejsce na lądowisko helikoptera, na lądowanie helikoptera przygotowane. No i ukazała nam się Barcelona. Tam jakieś nowe osiedla na wprost. Tutaj port jeszcze. Jakieś budynki chyba portowe i Barcelona. I znowu piękne góry. Miasto ułożone na górze, na dole, ale chodzi o to, że pod górkę ciągną się budynki. Majowo. Z drugiej strony poparkowane samochody. Co to za samochody? Nie wiem, bo wyglądają tak samo, to jakby jakieś nowe samochody, które zostały wyprodukowane i są gdzieś transportowane. Pewnie przypłynie jakieś wielkie cargo, załaduje samochody i popłyną gdzieś w świat. I piękne palmy. Wzgórza z palmami, jo. Wygląda. Także wracając do tego, gdzie co chciałbym zwiedzić bardziej, no to jak te Włochy, Włochy na razie zostają na trzecim miejscu. Zdecydowanie pierwsze miejsce to jest Hiszpania i drugie Malta. No, są w sumie może na jednym poziomie Malta i Hiszpania. Tak jest. Bardzo bym chciał pojeździć po Hiszpanii. Będę musiał tu przyjechać. Tutaj fajnie, bo można przyjechać samochodem przez Europę, zwiedzić przy okazji trochę Europy i później Hiszpanię, a na Maltę no to już trzeba lecieć samolotem. Statek o poranku, jeszcze ludzie albo na śniadaniu, albo w pokojach. Także easy, pełno wolnych leżaków, puste baseny, można poużywać. W porannych godzinach na statku dużo jest sprzątania. Tam wcześniej myli leżaki, teraz tutaj o pan sobie myje szybę. Przed chwilą, zanim wyszedłem z pokoju, też myli szyby balkonowe od zewnątrz z takiej maszyny. Także rano to jest czas na sprzątanie statku, zdecydowanie. W Barcelonie zostajemy do 15, później mamy departure i wracamy do Włoch. Wracamy do Włoch, do Genua. A stamtąd to już swój samochód i do domu. O 9 rano bez problemu można wejść do jacuzzi, bo są tylko dwie osoby. Bo przez dzień to jest ciężko. W basenie pływają 4 osoby, także 5. Spoko. Dużo leżaków. To, co mnie dość mocno denerwuje podczas takich właśnie wakacji w jakimś takim hotelu. O, samolot. Bo tutaj lotnisko też jest bardzo blisko w Barcelonie. Ten właśnie już ląduje. Więc to, co mnie denerwuje w takich wakacjach, jakichś takich właśnie zorganizowanych, to, że ludzie wstają o, nie wiem, której, 6, 7 rano i idą rezerwować leżaki i później cały dzień ich nie ma i leżaki są zajęte. No nic, tylko wziąć te ręczniki, rzucić gdzieś na ziemię obok i sobie usiąść na tych leżakach i się na nich rozgościć, bo taka chora akcja z tym jest.
sobie rezerwujecie, no. Nie ma rezerwowania, albo jesteś i leżysz, albo nie. Idę zobaczyć, gdzie ten samolot wyląduje. Ale ładnie to wygląda. Port Barcelona. I MSC Grandiosa. MSC Grandiosa. Polecam ten statek. No muszę przyznać, że Barcelona troszkę ożyła. Troszkę ożyła. Byłem tutaj o 9 rano. To jeszcze Barcelona spała. Teraz już tak. Helikoptery latają. Wycieczki tutaj na jakichś jachtach i jakichś innych rzeczach się tutaj odbywają. Tam już tyle tych... co to jest tam? Co, jak to się nazywają te oto? Żaglówki takie, tak? Na żaglówkach tyle tam powypływało ludzi. Mega, bardzo dużo. Tam jest jakaś ta playa, coś tam patrzyłem na mapie. Tutaj przy porcie zaraz, ale już nie pamiętam, jak się nazywam. Nie pamiętam, jak się nazywam. Tam zobaczcie takie kolejki na takich linach. Ja bym się tam bał, ale ludzie sobie zwiedzają Barcelonę z kolejek. Kurde, troszkę wieje, nie wiem, czy będzie dobrze nas słychać. A tutaj jeszcze helikopter nas tutaj przywitał i nie wiem, czy czasem nie leci właśnie wylądować o tutaj. Zaraz zobaczymy, gdzie on będzie lądował. Bo wygląda bardzo jakby chciał u nas w porcie wylądować na statku, ale go rzuca troszkę, co? Troszkę go rzuca. Ale atrakcja jeszcze, no. Chyba ląduje. Tutaj, tu coś na morzu się ożywiło jeszcze więcej. Dopłynęło trochę statków, trochę wycieczkowców. No dzieje się tu w porcie, dzieje się. Szkoda, że akurat nie mamy żadnej wycieczki wykupionej tym razem po Barcelonie, ale my Barcelonę sobie zwiedzimy, sami samochodem przyjedziemy. A, to ten statek. No. A więc tak jak wspomniałem, im dłużej tutaj przyglądamy się tej Barcelonie, im więcej patrzymy i widzimy, co tu się dzieje, tym bardziej nam się chce tutaj jeszcze raz przyjechać na własną rękę samochodem, gdzie będziemy mogli zwiedzić całe miasto na kilka dni i będzie super. Ale na pewno ogromną zaletą takich statków i tego typu wakacji jest to, że w ciągu jednego tygodnia możemy zobaczyć na przykład Maltę, na przykład Włochy, na przykład Hiszpanię, można też inne kraje, można po Ameryce pływać, po Azji i tak dalej i w ciągu jednego tygodnia lub dwóch zwiedzić, no kurde, bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo, co później pomaga w podjęciu decyzji, gdzie chciałoby się jechać na kolejny raz na wakacje, gdzie chciałoby się jechać coś dłużej, pozwiedzać więcej, właśnie na przykład samochodem czy samolotem nawet przylecieć, ale na dłużej, żeby zostać tutaj tydzień, dwa w danym już później kraju. A taki statek jest naprawdę mega pod tym względem, że właśnie można sobie zrobić takie rozeznanie, taki tour. Jedziemy tu patrzymy, jak jest w jeden dzień, aha, fajnie, tu jedziemy, aha, dobra, a tutaj nam się nie podoba, wybieramy sobie później tu i już na następny rok albo na następny jakiś czas, po prostu w kolejce wybieramy sobie już to miejsce, które nas interesuje, bo na przykład ja bym się troszeczkę rozczarował chyba, jakbym przyjechał do Włoch i to, co miałem w głowie, a to, co zobaczyłem, to trochę bym się rozczarował i później miałbym cały tydzień popsute wakacje. A tak to wakacje na statku są mega, czyli to jest w ogóle mega, mega, mega i nie da się tutaj rozczarować. Dodatkowo przy okazji jeszcze zwiedziłem trzy inne kraje i dzięki temu mogę właśnie teraz sobie podjąć decyzję, gdzie chcę spędzić kolejny czas na wakacjach. Tak, potwierdzam, to jest bardzo ważne. Czyli mega wakacje na statku, mega rozeznanie, gdzie chciałbym pojechać na kolejne wakacje, no i
same plusy. I opuszczamy już port w Barcelonie. To był ostatni port, w którym się zatrzymywaliśmy. Teraz już tylko prosto do Włoch, do Genowy. Jeśli chodzi o porty i o to, jak wyglądają miasta z perspektywy portu, to zdecydowanie wygrywa Malta. Malta i ten port w Malcie jest najpiękniejszy i to miasto z portu wygląda najładniej. To w ogóle bez dwóch zdań. Piętro, siłownia, fajna, nowoczesna, bardzo dużo sprzętu. Miałem tu chodzić codziennie, ale niestety, no, wyszło jak zawsze. Ani razu na siłowni. Tydzień czasu. Teraz jestem drugi, pierwszy, zobaczyć, gdzie jest. Teraz już pożegnać się, bo już właśnie odpłynęliśmy z Barcelony, płyniemy do Włoch i kończymy swoje wakacje, tygodniowe wakacje all inclusive. Na wadze na pewno będzie 2-3 kilo więcej. Nie polecam w czasu all inclusive. Straszne to dla naszego żołądka. No i co? No i na 16 piętrze możecie wpadać na siłownię. Jeśli tylko wam się uda na wakacjach all inclusive chodzić na siłkę, to gratuluję, super. Jak widzicie, ludzie są, biegają, ćwiczą, korzystają. No ja tylko zobaczyłem, niestety. Breakfast order można sobie zrobić do pokoju, ale tylko wtedy, kiedy ma się wybraną odpowiednią kajutę, czy jak to tam nazwać, kabinę. Okej, dobra, nie będzie kabina. My mamy odpowiednią kabinę i my mamy taką możliwość, że możemy sobie brać śniadanie do pokoju. I właśnie jutro zamawiamy sobie takie śniadanie, breakfast order, z dostawą, z delivery to room, czy jak to tam powiedzieć. No i tak to wygląda, także bierzcie lepsze pokoje, bo macie wtedy balkon, macie drinki, macie to, macie tamto, macie siamto, także warto, warto. Ej, patrzcie się, jaka śmieszna akcja na statku do godziny 12 w nocy. W ostatnią noc, kiedy już na drugi dzień rano robicie check-out, musicie wyciągnąć walizki. Dobrze pamiętajcie o tym, żeby mieć kartę. Dobra, zostaw, dzięki. Musicie zostawić walizki przed tym. Tu, teraz uwaga, czaśnie. Tego trzymamy, bo są przeciągi. Bierzemy drugą walizkę, otwieramy. O. Nawet tu. Okej. Dobra. I zostawiacie walizki przed drzwiami. Tutaj są ważne rzeczy. O. Dobra. Gra muzyka. No. Także walizki zostawione. Kartka na śniadanie też.